Magiczne przysłanie od wróżek na ten tydzień. Witam serdecznie wszystkich kochanych subskrybentów. I teraz wyciągnę kartę anielską na ten tydzień. Kochani, zobaczmy, co przemówią anioły, jaką dadzą nam wskazówkę, jaki impuls na ten tydzień. Witam serdecznie, zapraszam do komentowania moich filmików, do lajkowania z kciuczkiem w górę. Oczywiście zapraszam również na wróżby indywidualne, które robię na podstawie Waszych zdjęć, dat urodzenia i konkretnych pytań. Zapraszam, napiszcie mi e-maila i odpiszę Wam, jakie są warunki takiej wróżby indywidualnej, które robię poprzez WhatsApp lub Messenger. I oczywiście wróżby indywidualne to są takie wróżby, jakie Wy sobie życzycie. Może być lustro lub prognoza związku lub różne pytania do kart. Zapraszam. Karta mi nie wypada, więc ją wyciągnę. Wegetarianizm. Okej, jeszcze tej karty rzeczywiście nigdy nie wyciągnęłam. Przyjrzyjmy się, kochani. Piękny aniołek, zielony, czyli natura, która otacza go ogród, również tutaj owoce lasu. Tak, mamy piękne tutaj owoce lasu, kwiaty, łąkę i no, przepiękną atmosferę również, tak? Karta nazywa się wegetarianizm. Karta mówi o tym, przeczytam. Nowe nawyki żywieniowe sprawią, że będziesz mieć więcej energii, lepsze zdrowie, zwiększy się jasność Twojego umysłu i wzmocni to zdolność urzeczywistniania marzeń. No jeszcze przyznam, że tej karty nigdy nie miałam, nie wyciągnęłam, nie wylosowałam pierwszy raz. Dobrze, kochani, przeczytam teraz z książeczki dr Doreen Virtue, co przekazuje nam właściwie ta karta anielska. Wegetarianizm. Wegetarianizm. Nowe nawyki żywieniowe sprawią, że będziesz mieć więcej energii, lepsze zdrowie, zwiększy się jasność Twojego umysłu i wzmocni zdolność urzeczywistniania marzeń. Wróżki wiedzą, że płody ziemi są najzdrowszym pokarmem i najbardziej naturalnym sposobem życia. Posłuchaj mądrości wróżek i jedz wiele jarzyn, owoców i orzechów. Ta karta stanowi potwierdzenie Twoich rozważań nad przejściem na wegetarianizm, czy nawet weganizm. Zmiana wzorców żywieniowych zaowocuje pozytywnymi skutkami, zwiększy się jasność Twojego umysłu oraz zdolności psychiczne. Będziesz także mieć więcej energii. Poproś wróżki o wsparcie, a one chętnie Ci pomogą. Możesz nawet prosić je o obfite zbiory. Dodatkowe znaczenie tej karty. Twoje zmartwienie dotyczące zdrowia lub zachowania jest związane ze sposobem odżywiania. Wyeliminuj ze swojej diety chemikalia. Poddaj się oczyszczaniu organizmu. Módl się przed jedzeniem. Dowiedz się więcej, poczytaj, spytaj dietetyka, weź udział w kursach na temat prawidłowego zbilansowania Twojej diety i jedzenia większej ilości warzyw i owoców. Jedz surową żywność. Zachęcaj swoje dzieci do jedzenia warzyw i owoców. Czyli, kochani, odżywiajcie się po prostu zdrowo. Jedzcie więcej
naturalnych produktów, tak? Czyli warzyw, owoców, normalnych, surowych, prosto z ogrodu, z lasu, z łąki. Nie kupujcie tylko tych pokarmów takich żywieniowych, gotowych, z różnymi konserwantami. Odżywiajcie się zdrowo, a to Wam da na pewno korzyści, w sensie w zdrowym ciele zdrowy duch, jasność myślenia, zdrowe odżywianie na pewno jest korzystne, no w każdym aspekcie, jakie to tylko by nie było. Dla duszy, dla ciała, dla rozwoju umysłu. Zobaczmy jeszcze klucze anielskie, kochani, co pokażą nam trzy klucze anielskie na ten tydzień. Jak rozwinie się ten tydzień i co jest ważne, jakie klucze mogą nam pomóc, by otworzyć pozytywnie następne drzwi, by rozwiązać jakieś trudne sprawy. Klucze anielskie, taka talia. Pierwsza karta, odpuść sobie. Czyli odpuść sobie jakieś, nie wiem, błędy, winy, które Cię męczą, trapią, które Ciebie, nie wiem, dołują, przez które jesteś smutna. Odpuść to. Puść to po prostu dla wszechświata, niech się tym zajmie. A Wy miejcie troszkę radości. Myślcie o swoim zdrowiu, o odżywianiu zdrowym. Taka jest intencja aniołów dla Was. Żyj własnym życiem. Czyli nie patrz na życie innych, nie zazdrość nikomu, nie odgapiaj od nikogo ich stylu życia, tylko żyj po prostu własnym życiem. Miej własne cele i zmierzaj do nich. Żyj własnym życiem. I trzecia karta, wybaczaj sobie i innym. Czyli wszystkie grzechy, jakieś błędy, jakieś ciężkie sprawy, wybaczaj sobie i innym. I nie bądź tutaj w tej kwestii jakiś dokuczliwy, uparty, ponieważ to dołuje Twoje wibracje. Taki jest przekaz na ten tydzień. Wegetarianizm. Przemyślcie, czy coś rzeczywiście tutaj się zgadza z Waszym sposobem odżywiania. Czy powinniście odżywiać się bardziej zdrowo? Dziękuję serdecznie i zapraszam Was do komentowania, lajkowania, na wróżby indywidualne. Do usłyszenia już wkrótce.